Od 1 sierpnia można składać wnioski na kolejny okres zasiłkowy świadczenia Rodzina 500+, trwający od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Złożenie wniosku jest konieczne, aby dalej otrzymywać wsparcie, nawet jeśli rodzice korzystają już z programu. Tak samo było w ubiegłym roku. Nie ma zmian, kryterium dochodowe jest takie samo, nie zmieniło się, dokumenty wymagane są takie same, także w stosunku do roku poprzedniego jest bez zmian. Przypomnijmy, że świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego, to jest 800 zł na osobę w rodzinie bądź 1200 zł w przypadku wychowywania dzieci niepełnosprawnych, może być przyznawane również na pierwsze dziecko. W Kozienicach z takiej pomocy korzysta około 2,5 tysiąca dzieci. Żeby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie. Osoby, które zrobią to do końca sierpnia, środki za październik otrzymają do 31 października. Jeśli zrobią to do końca września, wówczas pieniądze trafią do nich z końcem listopada. Żeby zachować ciągłość, dokumenty należy złożyć najpóźniej do końca października. Wtedy do końca roku otrzymają pieniądze wraz z wyrównaniem za październik i listopad. Obsługą programu w Kozienicach zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.